Piotr Witkowski, Polsat News. Panie premierze, PKB Polski w drugim kwartale spadło. Rok do roku wzrost nie jest tak wysoki, jak spodziewali się ekonomiści. Co to oznacza dla gospodarki? I jeszcze jedno pytanie. Czy widział pan tańczącą fińską premier Sanna Marin i czy podziela pan oburzenie niektórych komentatorów? Szanowni państwo, wzrost gospodarczy w tym roku może oscylować wokół 5%. Po dwóch latach pandemii, wojnie na Ukrainie, kryzysie surowcowym, myślę, że bardzo wiele państw świata mogłoby sobie życzyć takiego składanego wzrostu w roku 2020, 2021 i 2022, jak ma Polska. Mówię to z wdzięcznością wobec polskich pracowników, polskich pracodawców, bo niezależnie od tego, że niektórym ekonomistom myli się porównywanie kwartału danego do kwartału z zeszłego roku, kwartału danego do kwartału poprzedniego. Spuśćmy zasłonę milczenia. Wzrost gospodarczy w Polsce jest naprawdę solidny. W najbliższych kwartałach ze względu na dynamikę zdarzeń gospodarczych, sytuację rachunku bieżącego, bilans handlowy, siłę złotówki, a raczej jej względną słabość dzisiaj, będzie dochodziło do słabnięcia tego wzrostu gospodarczego, tak jak i w ogromnej większości innych krajów Unii Europejskiej i także na całym świecie. Wojna Putina, wojna Rosji ma swoje konsekwencje również w świecie gospodarczym. Widzimy ją wyraźnie w rosnącym długu publicznym bardzo wielu państw. Widzimy ją wyraźnie w rosnącym bezrobociu w wielu państwach. W Polsce bronimy miejsc pracy. W Polsce bronimy solidnego, zdrowego wzrostu gospodarczego i nie mam obaw, że polska gospodarka jest w jakimś chybotliwym stanie. Stan finansów publicznych dobry, a mając na uwadze okoliczności, można rzec, bardzo dobry. Poziom długu publicznego do PKB spada. Deficyt budżetowy będzie między 3 a 4%, myślę, że bliżej 3%. Mówię już nawet o całym deficycie sektora finansów publicznych, a więc taki, który jest do pozazdroszczenia przez niektóre inne kraje. Mamy dobrą sytuację na rynku pracy i jestem przekonany o tym, że te dane gospodarcze, no niestety związane z tą sytuacją globalną, pokazują pewne kłopoty, które się z gospodarką wiążą. Widzą to wszyscy Polacy. Ale miejsca pracy są bronione, perspektywy wzrostu, potencjał gospodarczy Polski również jest utrzymywany, a to jest najważniejsze. Przedsiębiorcy o tym doskonale wiedzą. I drugie pytanie. Cóż, ja mogę powiedzieć, że widziałem ten filmik z tańczącą panią premier Sanną Marin i uważam, że pani premier ma powody do radości, ponieważ Finlandia właśnie weszła do NATO. A więc jeżeli z tej okazji pani premier Finlandii troszeczkę zakosztowała więcej Finlandii i w związku z tym tańca, to nie ma w tym nic strasznego. Bardzo cieszę się z tego, że ona tutaj taką dawką radości nas wszystkich uraczyła. Dziękuję bardzo.